Cześć, witam serdecznie w moim kolejnym filmie i dzisiaj przychodzę do Was z peelingami i z maskami. Peelingi, maski to są takie zabiegi dodatkowe, o których często myślę zapominamy, a to niedobrze, bo warto je stosować, warto odświeżać cerę, nawilżać, odżywiać. Nawet jeżeli nasza codzienna pielęgnacja jest bogata w różnego rodzaju dobre produkty, to i tak te peelingi i maski są bardzo potrzebne naszej twarzy, ponieważ one właśnie odświeżają, nawilżają. I szczególnie jeżeli nie odwiedzacie często gabinetów kosmetycznych, to myślę, że warto sobie w domu takie domowe spa przeprowadzać tak tylko często, jak się da. Najpierw powiem o peelingach. Moim zdaniem peelingi dzielimy na dwa rodzaje. Są to peelingi mechaniczne i chemiczne. Te mechaniczne to są te typowe zdzieraki, które zawierają w sobie różnego rodzaju drobinki. To mogą być zmielone pestki, orzechy, zmielone łupinki orzechów, zmielone pestki, jakiekolwiek inne, sole itd. Myślę, że to są najgorsze rodzaje peelingów. Tego typu peelingi one przynoszą nam natychmiastowe wygładzenie, odświeżenie cery, ale myślę, że to są takie efekty krótkotrwałe. I mało tego, one powodują takie mikrouszkodzenia naszej cery i to potem prowadzi do nadmiernego wysuszenia. Przede wszystkim tego typu peelingów powinny się wystrzegać osoby z cerą wrażliwą, naczynkową, a już najbardziej osoby, które walczą z trądzikiem, ponieważ te peelingi właśnie będą jeszcze bardziej uszkadzać skórę i rozprowadzać bakterie po całej twarzy. Także nie zachęcam Was do stosowania tego rodzaju typowych zdzierających peelingów. Ja natomiast chciałabym Wam pokazać dwa inne takie zamienniki, które możemy zaliczyć do tych peelingów mechanicznych, ale chyba nie do końca. I pierwszy to jest żel peelingujący. Ja już o nim wcześniej mówiłam. Tutaj mam żel peelingujący z koreańskiej firmy Skinfood. Tego typu produkty to są żele, które zawierają w sobie często enzymy papai, czyli pośrednio są to peelingi enzymatyczne, ale one również zawierają w sobie drobinki celulozy. I ten żel jest gładki w swojej konsystencji i pod wpływem kontaktu ze skórą właśnie te drobinki celulozy się z tego żelu wytrącają i one mają taką postać jakby takich wiórków, jak po mazaniu gumką. Ja nie wiem, czy to będzie widać. To są bardzo, bardzo takie drobne i bardzo miękkie takie drobinki. I one powodują, że łapią w sobie brud, czyli z jakiekolwiek zanieczyszczenia mamy na twarzy, one po prostu do siebie je przyciągają. I jeszcze oprócz tego właśnie wykonują taki delikatny masaż. Zobaczcie, jak to wygląda. Wykonują taki delikatny masaż. To nie są takie typowe zdzierające drobinki. Nie będą przynosiły takiego natychmiastowego odświeżenia i wygładzenia twarzy, ale można je stosować dużo częściej i dzięki temu właśnie będziemy systematycznie tą twarz jakby rozjaśniać i oczyszczać. Tego typu żeli, właśnie tych peelingujących, jest bardzo dużo na rynku azjatyckim. Niestety one na rynku europejskim są, myślę, taką nowością i bardzo niewiele ich widziałam, ale właśnie w tych firmach azjatyckich praktycznie każda firma ma taki żel. Ja tutaj mam Skinfood, jest jeszcze Mizon, on mi się tutaj już kończy, właśnie sobie zamówiłam Mizon. Jestem bardzo ciekawa, to jest pierwszy tego typu żel, ja nie używam tego bardzo często i ja ten żel już mam, myślę, że około roku, ale on już mi się kończy. Ja myślę, że to jest bardzo dobra alternatywa właśnie dla tych peelingów takich mechanicznych, zdzierających, ponieważ jest dużo łagodniejszy, można go stosować częściej i właśnie przynosi takie lepsze, długotrwałe efekty. Głównie też przez to, że on ma w sobie swoje te enzymy, ten akurat ma enzymy papai i dzięki temu właśnie on delikatnie rozpuszcza warstwę naskórka i dodatkowo ją ściera właśnie tymi drobinkami celulozy. Także polecam wypróbować, bo to jest naprawdę, myślę, że dobra alternatywa. I drugi produkt, taki pośredni, to jest takie 3 w 1, maska i peeling z The Body Shop. Tutaj mam wersję miód i płatki owsiane, zbożowe. Jest jeszcze druga wersja dla cery przetłuszczającej się, ta jest dla cery suchej. I to jest taka maska.
Ona dosyć nieładnie wygląda, ale ładnie pachnie. I to jest taka maska, która właśnie zawiera w sobie płatki zbożowe. I one też mają ten właśnie ten element takiego mechanicznego zdzierania naskórka, ale są bardzo miękkie i one bardziej, powiedziałabym, masują niż zdzierają nam ten naskórek. Oprócz tego ten peeling zawiera jeszcze w sobie glinkę, więc jego się stosuje w ten sposób, że wcieramy sobie go w twarz, masujemy twarz, potem zostawiamy na 5-10 minut i to przynosi ten dodatkowy jeszcze efekt takiego oczyszczenia. Bardzo, bardzo ciężko się go, może nie bardzo ciężko, ale dosyć ciężko się go spłukuje, trzeba naprawdę dużo wody, żeby tą maskę z twarzy zmyć, ponieważ te płatki, one się przyklejają do twarzy i po prostu trzeba troszeczkę popracować, żeby ją zmyć. Ale bardzo mi się ten produkt podoba. Nie wiem, czy kupię ponownie, ponieważ może znajdę coś innego. Ale jeżeli nie próbowałyście, to zachęcam. Ja nie jestem jakąś szczególną fanką produktów The Body Shop, szczególnie tych produktów do twarzy, bo tam no niestety składy tych kosmetyków pozostawiają wiele do życzenia. Ale to przyglądałam się składowi właśnie tej maski i wydaje mi się całkiem w porządku. I właśnie fajnie podoba mi się to, że to jest takie dwa w jednym, że to jest taki peeling połączony z maską, bardzo delikatny i naprawdę przynosi niezłe efekty. I to właściwie są tylko te dwa takie na pograniczu mechanicznych peelingów, jakie ja używam. Następnie używam peelingi chemiczne, takie enzymatyczne i te z kwasami. I najpierw chciałabym Wam pokazać właśnie taki peeling z kwasami, z kwasem glikolowym. I to jest produkt z Super Drug Naturally Radiant. To jest ta sama seria, którą już Wam pokazywałam, ten krem do mycia twarzy. I to zawiera w sobie właśnie kwas glikolowy. Nie jest tutaj napisane, jak to procentowo wygląda. Jeśli chodzi o skład, no to na pewno nie jest kosmetyk naturalny. To jest tutaj skład chemiczny, chociaż on zawiera również w sobie wyciągi z owoców. I to się nazywa Overnight Peel. Ja to stosuję zamiast serum i pozostawiam na całą noc. Absolutnie nic nie szczypie, nic nie piecze, bo można się wystraszyć, że to jest kwas glikolowy, który zostawiamy właśnie na całą noc. Nie, to jest bardzo delikatne. To jest dosyć podobne do tego serum z Bielendy, takie zielone mezo serum, właśnie z kwasem, tamto jest kwasem migdałowym, wydaje mi się. Tutaj mamy kwas glikolowy. Ja to stosuję raz, dwa razy w tygodniu lub wtedy, kiedy nagle moja skóra zaczyna się przetłuszczać i coś tam niedobrego się dzieje. Właśnie bardzo fajnie odświeża, myślę, że rozjaśnia i ujednolica w ogóle kolor. I taki właśnie ten peeling całonocny kwasami, myślę, że przynosi bardzo fajny, długotrwały efekt. I myślę, że jest polecane do każdego rodzaju skóry, jeżeli macie suchą, wrażliwą, czy tłustą, czy nawet trądzikową. Myślę, że to jest produkt dla każdego i bardzo dobrze mi się sprawdza. Jest on niedrogi, kosztował, nie wiem, 3 czy 4 funty. Bardzo podobny jest też produkt olej, ma taki właśnie całonocny peeling z kwasem glikolowym, ale on już kosztuje około 30 funtów, a to jest właśnie dużo tańsze i myślę, że przynosi bardzo podobne efekty, bo ja tamten z oleja już kiedyś miałam i myślę, że tym nawet mi się przyjemniej używało, bo tamten pozostawiał taką lepką warstwę na twarzy, a ten się zupełnie wchłania, ma taką bardzo lejącą, żelowatą konsystencję, przez co jest bardzo wydajny i zupełnie niedrogi. Natomiast druga rzecz, jaką właściwie niedawno odkryłam, może nie tyle, że niedawno, bo peelingi enzymatyczne stosowałam już kiedyś, ale ten jest taki inny, to jest Perfekta, moc minerałów i to jest też peeling enzymatyczny, który zostawiamy na całą noc. I ja to stosuję zamiast kremu. Nakładam taką grubszą warstwę na twarz i pozostawiam na noc. On jednak troszeczkę pozostawia taką lepką warstwę. Nie możemy się z tym kłaść od razu do łóżka. Lepiej poczekać, żeby to się troszeczkę wchłonęło. I muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba ten peeling, bo on naprawdę rano, moja twarz jest taka bardzo wygładzona, odświeżona i właśnie pozbawiona jakichkolwiek zanieczyszczeń. To również nie ma nic wspólnego z kosmetykiem naturalnym, tutaj mamy typowo chemiczny skład, ale nie zawiera parafiny, nie zawiera jakichś takich, powiedziałabym, kontrowersyjnych składników. Zresztą na przodzie opakowania mamy napisane, że jest to 0% właśnie parafiny, barwników, alergentów itd. Myślę, że takich produktów, szczególnie na tym rynku polskim, jest dużo więcej. Ja tutaj akurat dorwałam tą Perfektę. Myślę, że znajdziecie dużo innych podobnych peelingów enzymatycznych.
Wiem, że te peelingi też enzymetyczne są różne. Niektóre są takie, które po prostu wykonujemy masaż twarzy i zmywamy. Niektóre są właśnie takie, które zostawiamy na całą noc. Ja myślę, że jedne i drugie przynoszą dobre rezultaty. I znów powtarzam, myślę, że dużo lepsze efekty, bezpieczniejsze, długotrwalsze przynoszą właśnie tego typu peelingi niż te zdzierające. I jak często wykonuję peelingi? No, myślę, że raz, dwa razy w tygodniu, bądź też według potrzeby. Na pewno nie należy tego stosować zbyt często, bo wtedy po prostu męczymy tą naszą twarz, ona nie zdąży się zregenerować, a znów dostaje jakąś tam warstwę takiego zdzieraka. Dlatego trzeba po prostu, myślę, obserwować swoją twarz i po prostu wyczuć, kiedy stosować, jak często stosować. To już trzeba sobie dobrać do indywidualnych potrzeb. I to by właściwie było tyle, jeśli chodzi o peelingi. I teraz po peelingach stosuję maski. I to też tutaj trzeba, no, że tak powiem, na chłopski rozum. Jeżeli stosuję peeling, no to wówczas już nie stosuję jakiejś maski z glinką oczyszczającej, bo myślę, że to już by było za dużo. Po peelingu raczej stosuję maski takie nawilżające, odżywiające. A jeśli nie stosuję peelingu, to wówczas stosuję te maski właśnie na bazie glinki, które powodują, one też lekko jakby złuszczają na skórek, ale bardziej ją oczyszczają. Ja w tej chwili mam dwie maski właśnie na bazie glinki. Jedna to jest Dr. Organic, też już wcześniej o niej wspominałam. To jest maska z glinką i z oliwą z oliwek. Nie będę tutaj się rozpowiadać o tej konkretnej masce. Tych masek z glinkami jest też, myślę, bardzo dużo. Ważne jest, żeby nie doprowadzić do zasychania maski. Jeżeli nakładamy ją taką grubszą warstwą, to czekamy, aż ona zaschnie i natychmiast ją zmywamy. Co ja robię? Często mieszam sobie właśnie maskę z glinki, mieszam sobie z olejkiem. Wówczas ona troszeczkę dłużej zasycha na tej twarzy, dzięki temu mogę ją dłużej na tej twarzy podtrzymać. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nam maska z glinki zasycha, to wówczas ona po prostu podrażnia nam cerę i przynosi odwrotny efekt do tego, o który nam chodzi. Maski z glinką myślę, że też stosować należy nie częściej niż dwa razy w tygodniu, ponieważ one jednak głęboko oczyszczają i jednak potrzebuje nasza cera, żeby się później zregenerować, także nie częściej niż dwa razy w tygodniu. A drugi produkt, jaki chciałam Wam pokazać, który też bardzo lubię, to jest Neutrogena i to jest takie dwa w jednym. To jest preparat do mycia twarzy i jednocześnie można to stosować jako maska. On też jest właśnie na bazie glinki. On też ma tutaj w sobie w ogóle kwas salicylowy, gdzieś tam przy samym końcu. Ja jego rzeczywiście stosuję i tak. Jeżeli nie mam czasu na maskę, a chciałabym lepiej oczyszczyć twarz, to po prostu stosuję to do mycia. On ma taką bardzo białą, kremową konsystencję, lekko miętowy zapach. Bardzo takie odświeżające, właśnie chyba przez tą miętę, taki właśnie odświeżający efekt na twarzy pozostawia. I właśnie albo ją myję, znaczy rozprowadzam na twarzy i zmywam, albo rozprowadzam na twarzy i zostawiam na te 5-10 minut. Produkt ogólnie myślę dostępny, niedrogi i godny polecenia. Naprawdę świetnie się sprawdza. To by było na tyle, jeśli chodzi o te maski właśnie oczyszczające z glinki. Wiem, że są również takie maski na bazie węgla, one też bardziej przeznaczone są do cery, myślę, tłustej, bardzo głęboko oczyszczającej. Też maski z glinki mamy na bazie glinki białej, zielonej, to też już w zależności od tego, jaką mamy cerę, ale jest w czym wybierać, jest ich naprawdę dużo. Jeśli nie stosowałyście masek z glinką, to polecam, a jeśli stosujecie, no to wiecie, że to jest dobra rzecz i wiecie, o czym mówię. Następnie chciałam Wam pokazać dwie maski, takie typowo nawilżające, odżywiające. Pierwsza to jest Dr. Organic i to są maseczki ze śluzem ślimaka. To też są, nie, to nie są maseczki z glinką, to są typowo maski kremowe, nawilżające, odświeżające. Ja w ogóle nie przepadam za takimi maskami w saszetkach, bo z reguły tak, albo jest jednej za dużo na twarz, albo jest za mało na dwa razy, wtedy to leży takie otwarte, niewygodnie. Ja często, jeśli stosuję takie maski, tak jak na przykład Dr. Organic, ja z reguły kupuję po kilka i wówczas sobie wyciskam dwie, trzy sztuki, wyciskam sobie do jakiegoś słoiczka po innym kremie i stosuję wtedy, kiedy po prostu mam chęć. Bardzo mi się te maski podobają, ponieważ one nie dość, że one odżywiają, nawilżają, to jeszcze właśnie przez tą zawartość śluzu ślimaka one również mają taki lekki efekt jakby złuszczający, odświeżający cerę. Bardzo gęsta, nie zasycha na twarzy, ładnie się zmywa.
Trzymam takie maski jak długo się da. Producent z reguły nam mówi, że 5, 10, 15 minut. Ja po prostu trzymam to tak długo, jak dam radę. Często nakładam taką maskę i wówczas biorę prysznic czy kąpiel i dopiero później zmywam. Myślę, że szkoda takich masek zmywać za szybko. Lepiej niech one sobie posiedzą, podziałają, bo to są takie maski, które właśnie mają dać nam to odżywienie i nawilżenie, więc tutaj chyba nie można przedobrzeć, nie można tego trzymać za długo. Myślę, że im dłużej, tym lepiej. A druga taka maska, którą też bardzo polecam i o której też na pewno już słyszałyście, to jest tej Bani Agafi. I to jest maska z mlekiem łosia. Bardzo ładny zapach, taki kremowy, delikatny zapach, bardzo fajna konsystencja i bardzo dobre nawilżenie. Ja słyszałam w ogóle, niektóre dziewczyny porównywały tą maskę do tej niebieskiej maski z Glam & Glow. Ja tamtej nie stosowałam, no jednak ta cena skutecznie mnie odstrasza. Tutaj mamy 100 ml maski za 5 czy 6 zł. Wystarcza to na, nie wiem, 2 miesiące, jeżeli już używamy ją systematycznie. Naprawdę świetnie nawilżająca. Można ją kupić tutaj w UK, można ją kupić na eBayu, ale jeżeli możecie ją sobie przywieźć z Polski, to nie warto przepłacać, bo to jest naprawdę, kosztuje grosze, a jest świetna. Taka fajna forma saszetki, niewielka, można sobie zabrać ją gdzieś na wyjazd, wygodna i naprawdę bardzo, bardzo nawilżająca, bardzo dobry skład, naturalny. I ja sobie zrobiłam, właśnie jak byłam ostatnio, zrobiłam sobie zapas, przywiozłam sobie następną, bo naprawdę bardzo mi się to podoba. Zresztą takich masek, tych nawilżających, też można sobie wybierać sporo. Ważne, żeby zwracać uwagę na skład. Unikajcie w takich maskach przede wszystkim parafiny, unikajcie alkoholi, bo wówczas ona nie będzie nam nawilżać, tylko wysuszać. Najlepiej, żeby ona miała w swoim składzie właśnie albo glicerynę, albo jakieś bardziej naturalne składniki, na przykład masło shea, czy olej kokosowy i tak dalej. Myślę, że można sobie naprawdę wybrać coś dobrego i coś niedrogiego. I ostatnie maski, o których chciałam Wam powiedzieć, to są te maski tkaninowe. Ja tutaj mam, przyniosłam sobie, żeby Wam pokazać, znowuż to są koreańskie. Tutaj mam Innisfree, Nature Republic, tego typu maski w płachtach. Też już wcześniej o nich wspominałam. Jeżeli nie chcecie kupować koreańskich masek, są takie maski dostępne również w innych sklepach, nie koreańskie, tylko tutaj te europejskie, zachodnie. Słyszałam spotkałam się z taką opinią, że no, takie maski są nieopłacalne, bo właściwie w cenie takiej jednej maski możemy sobie kupić całą tubkę innej maski nawilżającej. No pewnie tak, no jest to może troszeczkę droższe. Tutaj taka jedna maska to w granicach, myślę, między 1 a 2 funtów. No ale to nie są takie maski, które używamy jakby na co dzień. Ja taką maskę stosuję raz na tydzień, czy raz na 2 tygodnie. I też staram się, jak już ją nakładam, to staram się z nią siedzieć pół godziny, nawet 45 minut. Praktycznie czekam tak długo, aż ta cała tkanina jakby wyschnie. Wtedy wiem, że wszystko to, co było w tej masce, się po prostu wchłonęło. No na pewno pewnie taniej jest używać takiej maski nawilżającej właśnie z jakichś tubek czy z saszetek. No ale mimo wszystko te maski mają zupełnie inne działanie, lepsze, bardziej intensywne działanie, ponieważ pomiędzy naszą skórą a tą tkaniną wytwarza się jak gdyby takie podciśnienie i te produkty z tej maski są po prostu wtłaczane w naszą cerę. I dlatego te maski są po prostu bardziej intensywne i dlatego może one są droższe, ale na pewno działanie ich jest dużo bardziej intensywne, dużo bardziej widoczne. Więc myślę, że od czasu do czasu warto sobie pozwolić na taki luksus, taki dodatkowy zabieg, bo naprawdę, jeśli nigdy nie stosowałyście takich masek, to zachęcam kupić sobie jedną, wypróbować i zobaczycie, że naprawdę efekt po takiej masce jest dużo lepszy, bardziej intensywny niż po takich maskach kremowych. A wybierać jest w czym, bo mówię, można te maski kupić, właśnie te azjatyckie, ja je bardzo lubię, ponieważ jest większy wybór i mam wrażenie, że one są trochę lepsze, ale też używałam takich masek tkaninowych właśnie europejskich, one też są niczego sobie. Także zachęcam do wypróbowania właśnie czegoś takiego jako taki lepszy taki treatment, taki coś od czasu do czasu, coś lepszego. I to by było na tyle, co chciałabym Wam dzisiaj pokazać.
Zachęcam do robienia właśnie peelingów i masek tak często, jak się da. Nie zwracajcie uwagi na to, co pisze producent, że coś ma być stosowane raz czy dwa razy w tygodniu. Ja staram się to stosować tak często, jak tylko mogę, jak tylko pozwala mi na to czas. Należy oczywiście uważać z tymi maskami właśnie z kwasami czy z glinkami, nie używać ich zbyt często, bo można po prostu przedobrzeć, można doprowadzić do jakiegoś podrażnienia czy po prostu zmęczenia naszej cery. Natomiast te wszystkie inne maski nawilżające, czy kremowe, czy w płachcie, to można stosować je nawet codziennie, jeżeli macie taką ochotę, jeżeli macie na to czas, tak często, jak się tylko da. I myślę, że naprawdę warto coś takiego poświęcić trochę więcej czasu i uwagi, bo myślę, że nasza twarz nam za to podziękuje za parę dni, parę tygodni, a już na pewno za parę lat. I to było na tyle, co chciałam Wam dzisiaj przekazać. I myślę, że spotkamy się w następnym filmie. Zachęcam gorąco do subskrybowania. Mam zamiar nakręcać te filmy w miarę regularnie i mam nadzieję, że będę Wam pokazywać jakieś ciekawe produkty. I to na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Cześć!